Cześć, tu Vanessa od najlepszej polskiej dziennikarki, a ze mną przepiękna i chyba wszystkim nam znana Maluba. Ojej, dziękuję za takie przywitanie. Cześć. Chciałam zapytać o pewien konflikt, który wyszedł z naszą, powiedzmy, koleżanką kotelecką. O co chodzi? Wy się w ogóle nie znałyście, z tego co wiem. No właśnie tak było, nie? Nie znałyśmy się, ale tam już, wiesz, ja już zaczęłam mieć lekki problem o to, że, wiesz, ja musiałam pojechać na nagranie do Szczecina, ona mi się walnęła w moją kolejkę, ona jest stamtąd, mnie zmogła w sumie odpuścić, ale stwierdziłam, dobra, okej, może to jakieś nieporozumienie, ale dzisiaj, jeżeli ja mam tutaj jeździć w tej i we wte, bo wiesz, ja jestem z Warszawy, to ja mogę jeździć. Nie, to nie jest tak, po prostu zmarnowała mi w sumie 3 dni mojego życia. Wkurzyłam się i powiedziałam o tym. Myślałam, że po prostu, wiesz, mnie przeprosi, ale widzę, że ona, wiesz, od razu zaparte, ma za dużo do powiedzenia. Spoko, mi to, wiesz, ja już czuję do niej taką, wiesz, awersję, więc ona w sumie zwisa mi i powiewa, może tak. A jak w ogóle chcesz się odnieść do ostatniego filmiku, który wpadł do YouTube'a na temat tego, że popsułaś Kruszwilowi randkę? Z Adło Śledź? Bodajże tak. Ale chyba lubię psuć różne rzeczy. Po prostu tak wyszło. Więc śmieszny, kurde, odcinek w ogóle. No. Jak się do tego mam odnieść? Ja wiem. No po prostu zepsułam. No. Zdarza się najlepsze. Co? No. I ty, nie wiem, nie żałuję tego. Kruszwil też mnie denerwuje. No. Czym konkretnie? No właśnie tym, że wiesz, jest taki niesłowny, nie? Z organizacją? To oczywiście, że tak. No daj spokój, nie? No najpierw jeden dzień z zawodnikiem nieudany, chciałam go poprawić, jadę do Szczecina, to mi kuźwa ta kotelecka wchodzi w ogóle w drogę, nie? To jest masakra, nie? Chciałam z nią tutaj jeszcze, wiesz, znaleźć ją gdzieś, coś powyjaśnić, ale nie widzę jej nigdzie, nie? Więc... Sądzisz, że się ukrywa przed tobą? Wydaje mi się, że ona się mnie boi. No, serio. A słyszałam, że chętnie byście się zmierzyły. Kobieto, ona nie ma ze mną szans w ogóle żadnych. Ona już na face to face ze mną przegrała. Także jak ona chce dostać, to zapraszam, bo tak ją robię, nie? Nie sądzisz, że jakby najazd na twojego faceta był lekką przeginką? Maciek się z tym dobrze czuje, więc ja nie mam z tym problemu. Jeżeli tak dużo ludzi go nie lubi, tak dużo ludzi chce z nim walczyć, no to trudno, no niech zapierdziela, niech się bije z nimi, no i tyle, nie? Ja mam to gdzieś naprawdę, to jest to, tak jak ja to powiedziałam do tej Wiolki, bo też tam coś zaczęła uderzać mi do Maćka, to też mnie zdenerwowało, ja nienawidzę, jak wiesz, jakieś tam dziewczyny mi gadają o moim facecie. No, także ja powiedziałam, że Maciek to nie jest zła pomidorowa, jak dla mnie to jego może nikt nie lubi, no, nawet moja mama może go nie lubić, ja go kocham i to mi wystarczy, nie? Wspaniała dziewczyna. Życzymy każdemu mężczyźnie takiej wiernej i oddanej kobiety. Powiedz mi w takim razie, na Live Games oficjalnie planujesz zrobić jakąś, na przykład, nie wiem, dodatkową konkurencję z nią? Jakiś pomysł byś miała? W ogóle dawać mi ją od razu na jakąś konkurencję, żebym ja mogła z nią, wiesz, się trochę podotykać. To zaraz jej wybije z głowy tą, wiesz, jakąś walkę ze mną, bo jak zobaczy, wiesz, do czego jestem zdolna, to zaraz zrobi w gacie. W takim razie, no nie mogę się doczekać. Będę na pewno chętnie to oglądać. Mam nadzieję, że wy także. A tobie bardzo dziękuję, ślicznotko. Do zobaczenia.